Przez ostatnie kilka tygodni miałem przyjemność korzystania z komputera oznaczonego jako HP Omen. Jest to komputer gamingowy. Jak widzicie, jego forma, stylizacja koresponduje właśnie z takim gamingowym przeznaczeniem. Gamer w sumie ze mnie żaden. Nie korzystam aż tak bardzo z dobrodziejstw z rozrywki elektronicznej. Bardziej skupiam się na montażu edycji wideo i do tego również niezbędny jest komputer o dobrych parametrach, tak aby sam proces montażu edycji był no najmniej kłopotliwy, jak najszybszy i dający możliwość przyjemnego spędzenia czasu, nie walczenia ciągle ze sprzętem. Dlatego zawsze z przyjemnością, jeżeli mam taką możliwość, biorę na warsztat tego typu komputer, żeby właśnie sprawdzić go pod tym kątem, ale oczywiście również przygotowałem sporo benchmarków wiążących się z wydajnością tego komputera w grach. Może na początku zacznijmy od złącz. Mini DisplayPort, HDMI, Ethernet, USB typ A, USB typ C, słuchawki plus mikrofon i czytnik SD. Druga strona jest to zasilanie, dwa porty USB, dostępna również dioda, która monitoruje nam pracę dysku SSD i HDD, plus rzadko już spotykany w dzisiejszych czasach napęd DVD. Sam komputer, jak widzicie, jest dość dużych rozmiarów. Ewidentnie nie jest to lekkie urządzenie służące do biegania po mieście, niemniej jednak mamy do dyspozycji dość spory zapas mocy. Sam komputer jest to komputer wyposażony w ekran 17,3 cala i to już predysponuje go do właśnie takich rozmiarów i takich gabarytów. Jak widzicie, wokół wyświetlacza mamy dość spore ramki. Myślę, że można by było zredukować nieco wielkość tego komputera, właśnie odchudzając nieco ramki wokół wyświetlacza. Rozdzielczość jak na 17,3 cala nie taka bardzo wysoka, 1920x1080, czyli Full HD, ale co istotne, system wyposażony jest w technologię G-Sync, czyli mamy częstotliwość odświeżania 120 Hz. Z jednej strony jest to duży plus, bo wszyscy docenią tą dużą szybkość odświeżania, ale z drugiej jest to niejaki minus, ponieważ komputer nie jest wyposażony w technologię Optimus i cały czas pracuje na GTX 1060, co wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na chłodzenie. I w tym przypadku faktycznie komputer no dość często korzysta z wentylatorów i nie jest to jednostka najcichsza, jaką w życiu widziałem. Zdecydowanie musicie się nastawić, że jeżeli będziecie komputer ten obciążać, będzie on dość hałaśliwą bestią. Kilka słów o konfiguracji, w jakiej ten komputer był u mnie testowany. Intel Core i7-7700HQ, karta graficzna Nvidia GeForce 1060 z 6 gigami GDDR5. Nie jest to jednostka najszybsza na rynku, niemniej jednak bardzo wydajna i myślę, że w większości wypadków będziemy mogli komfortowo grać w nawet najbardziej wymagające tytuły. Do dyspozycji jest 16 giga pamięci operacyjnej. Istotna kwestia przy edycji, obróbce, montażu filmu. Dwa dyski twarde, pierwszy dysk SSD, super szybki, w moim przypadku również używany do zrzucania materiałów, które później były edytowane w Adobe Premiere Pro. Zapis to jest 1200 MB na sekundę, odczyt 2800 MB na sekundę, bardzo wydajny, bardzo szybki dysk, do tego 2 TB dysk klasyczny HDD, na który możemy sobie zrzucać materiały, do których nie musimy mieć aż tak szybkiego dostępu. Cały komputer zasilany jest dość dużym zasilaczem, 230-watowym. Pamiętajmy, jeżeli chcemy korzystać z pełnej mocy, z pełnej wydajności, dobrze jest ten zasilacz podłączyć. Bateria oczywiście również daje radę, ale przy maksymalnym obciążeniu ona nie będzie nam na zbyt długo wytrzymywała. Według moich badań akumulator od 4 do 6 godzin, w zależności od tego, co na nim robiłem. Oczywiście było to pod obciążeniem, czyli przez te 4 czy przez 6 godzin cały czas coś się na tym komputerze działo. Pewnie w momencie, kiedy byśmy tylko i wyłącznie przeglądali same strony internetowe, no w niezbyt spiesznym tempie ta bateria działałaby dłużej. Jeszcze raz przypominam, G-Sync 120 Hz, brak technologii Optimus i cały czas pracuje karta graficzna wydajna GTX 1060 i to również odbija się na baterii. Komputer wyposażony jest w szybkie ładowanie, 90% baterii naładujemy w 90 minut, także to jest dość istotna kwestia. Przejdę teraz do dźwięku, bo to element istotny, jak i zarówno w edycji filmu, jak i w graniu. Dźwięk jest tutaj opisany jako B&O, czyli Bang & Olufsen. Mamy dość rozbudowane oprogramowanie, gdzie możemy odpowiednio sobie dostosować do
do własnych potrzeb charakterystykę poprzez equalizer i inne dodatkowe rozszerzenia. Jeśli chodzi o wrażenia dźwiękowe, raczej średnie, przeciętne, bez głębokiego basu, więcej tonów średnich i góry, tak więc tutaj te głośniki mnie przynajmniej nie porwały. Biorąc pod uwagę, że jest to markowane, sygnowane jako Bang & Olufsen, oczekiwałem czegoś więcej. Tu jest po prostu średnio. Pełna klawiatura, dobrze podświetlona, duża, wygodna. Mamy dwa tryby, no tak naprawdę trzy tryby, bez podświetlenia, z podświetleniem i z podświetleniem przycisku WASD. Przyciski funkcyjne. Są faktycznie przyciski funkcyjne, przyciski makro. Trzeba się do nich przyzwyczaić, bo ja często zamiast wciskać tabulator, wciskałem przycisk makro. Myślę, że to jest kwestia do opanowania, jeżeli będziemy korzystać z tej klawiatury. Więcej pożytku na pewno będziemy mieli z tych przycisków makro niż kłopotu z przystosowaniem się, że one po prostu są. Touchpad wygodny, responsywny, dla mnie nieco mało, jestem przyzwyczajony do dużego touchpada, na którym aktualnie pracuję i ten touchpad no, przy takim rozmiarze komputera wygląda na no, troszeczkę za mało. Jeżeli byłby większy, byłoby fantastycznie. Również razem z zestawem dostępne jest sporo akcesorii, również sygnowanych jako HP Omen, akcesorii gamingowych, myszy, słuchawek z mikrofonem. Również akurat na wyposażeniu tego testowego zestawu miałem takie słuchawki oraz taką mysz i tutaj nie napotkałem absolutnie żadnych problemów. Urządzenia pracowały bardzo pozytywnie i myślę, że jest to fajne rozszerzenie, które stylistycznie nawiązuje i koresponduje z całym komputerem i fajnie sobie wyposażyć taki komputer właśnie w pełen zestaw, żeby to wszystko ze sobą współgrało. W momencie, kiedy komputer dość mocno obciążamy, jest wyczuwalny wzrost temperatury, pełna moc jest do naszej dyspozycji i wentylacja robi sporo hałasu. Jeszcze raz to podkreślam, że nie jest to urządzenie najcichsze, niemniej jednak wydajność no, wiąże się z tym, że w dość małej obudowie mamy mocny procesor, mamy mocną kartę grafiki i niestety to wszystko trzeba chłodzić tak, żeby nie dochodziło do niekontrolowanych spowolnień. Niemniej jednak wyczuwalny wzrost temperatury w momencie, kiedy pracujemy. Oczywiście nie parzymy sobie rąk klawiaturą, niemniej jednak warto na to zwrócić uwagę, że przy długiej pracy, przy długiej edycji filmu, przy długim renderowaniu było to ciepło dość mocno odczuwalne. Wartością dodaną w tym komputerze, w tym zestawie jest również oprogramowanie od HP, które będzie dbało o to, żebyśmy mieli jak najbardziej aktualny sprzęt. Sam Microsoft oczywiście ma swój harmonogram łatek Windowsowych i rozszerzeń, nowych wersji. Niemniej jednak tutaj również mamy całe oprogramowanie, które będzie dbało o sterowniki, drivery, BIOS i tak dalej, i tak dalej. I w moim przypadku ja aktualizowałem, tak więc producent na bieżąco wprowadza poprawki tak, żeby ten komputer działał jeszcze bardziej wydajnie i jeszcze bardziej stabilnie. Podsumowując, komputer zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Duża ilość wejść, solidna konstrukcja, oprogramowanie, które jest rozwijane wraz z pojawianiem się nowych wersji Windowsów. Przede wszystkim doskonała wydajność, to jest to, co zwraca na niego uwagę. Bierzcie pod uwagę, że nie będzie to komputer najcichszy, ale myślę, że osoby, które są ukierunkowane szczególnie na wydajność, tą kwestię będzie traktowało jako kwestię drugoplanową. Zachęcam Was do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Jeżeli posiadacie taki komputer, jak on u Was się spisuje podczas dłuższej pracy, zachęcam do oceny filmu, komentowania oraz do odwiedzania strony testhub.pl.